Przechodzimy zatem do kolejnego punktu, to jest wręczenie sprzętu dla naszych druhów z ochotniczych straży pożarnych. Tutaj bardzo zaangażowano, myślę, że pan wójt powie tutaj parę słów na ten temat, skąd się to wzięło, jaki konkretnie mamy sprzęt i dlaczego teraz. Natomiast z mojej strony chciałem podziękować tutaj pani Marcie, pracownikowi, który zajmuje się strażami, za pomysł, za determinację i za napisanie tego projektu, dzięki któremu uzyskaliśmy tak potrzebny dla nas wszystkich sprzęt. Także bardzo serdecznie dziękuję. Proszę panu wrócić. Tak, początkiem grudnia bodajże Ministerstwo Sprawiedliwości rozpisało taki konkurs związany z możliwością otrzymania dotacji na zakup sprzętu dla ochrony przeciwpożarowej. I tutaj, jak już przewodniczący Rady podkreślił, szybko zmobilizowaliśmy się i złożyliśmy zapotrzebowanie na taki w ogóle sprzęt. I dzięki temu wszystkie nasze jednostki z terenu gminy otrzymają torby PSP R1, które zawierają komplet szyn Kramera i deski ortopedyczne, czyli mamy dla każdej naszej jednostki po 4 zestawy takiego sprzętu. Oczywiście ten sprzęt jest tutaj niezbędny przy ratownictwie medycznym. Tu chcę podkreślić i podziękować naszym druhom, strażakom, że znaczna ich część posiada uprawnienia z zakresu ratownictwa przedmedycznego. I tutaj co 2 lata potrzebne jest odnowienie, zdobywanie w ogóle certyfikatów na te uprawnienia związane z ratownictwem medycznym. Tutaj tylko mamy na przykład jedną głowę, każda jedna z nosi ma taki sam zestaw. Jest to dosyć ciężko, ale w ogóle to czeka, że to ma. Ale nie wiem. Szanowni Państwo, przepraszam za tą chwilę przerwy, natomiast sprzętu jest na tyle dużo, że nie zmieścilibyśmy się tutaj w środku. Pogoda też jest zadowalająca, więc zrobiliśmy na zewnątrz parę zdjęć. Pozwoliłem i poprosiłem strażaków, aby wrócili do nas, bo jest taki czas świąteczny. I bardzo dobra okazja, żeby w imieniu Rady Gminy złożyć wam wszystkim i za waszym pośrednictwem, wszystkim druhom naszych jednostek OSP najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim spokoju, spokojnych, zdrowych świąt, choć mamy już prawie po, i wszystkiego dobrego w nowym roku. Tak po strażacku tyle samo powrotów, co i wyjazdów. I to, co powiedział pan wójt, żeby każdy z was pielęgnował tą pasję, którą ma w sobie, bo bez tego nie można wykonywać tej trudnej powinności, którą dla nas, powtarzam to zawsze przy każdej okazji, bezinteresownie robicie. Za to bardzo serdecznie wam dziękujemy i składamy najserdeczniejsze życzenia ja w imieniu całej Rady Gminy, w imieniu wszystkich radnych, pracowników samorządowych na ten nadchodzący rok. Mam nadzieję, że jednostki OSP, nie myślę tylko o sprzęcie, ale przede wszystkim ten ludzki czynnik, będą się dalej tak dobrze na naszym terenie rozwijać. Czy ktoś chciał z zaproszonych państwa, ewentualnie z radnych, zabrać jeszcze głos przy tej okazji? Bardzo proszę, pan Zabiegaj Stanisław. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za ten sprzęt w imieniu wszystkich jednostek. Może chłopaki też jakieś słowo tam jeszcze później dorzucą.
Jest to bardzo potrzebny nam sprzęt w dzisiejszych czasach, bo mamy więcej wypadków niż pożarów. Także to jest sprzęt typowo do ratowania życia ludzkiego. Bardzo dziękuję tu Pani Marcie, Panu Wójtowi. I te paczki, o których Pan Wójt wspomniał, no to wielka zasługa Pani Marysi obecnej tutaj, bo kiedyś parę lat temu razem to zaczęliśmy. Także pięknie jeszcze raz dziękuję za wszystko. Bardzo dziękuję. Proszę Panie Wójcie. Ja chciałem powiedzieć, że to nie jedyny projekt, który był realizowany w tym roku, bo jednostki będące poza krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym, czyli Stryszów i Zakrzów, otrzymały komplety umundurowania w ramach konkursu Małopolska Bezpieczna. I to jest sprzęt wysokiej w ogóle klasy, certyfikowany, bardzo w ogóle drogi. Wartość powiedzmy dwóch, czterech kompletów to była kwota, ile ma tak, 13 tysięcy? 14 tysięcy w ogóle złotych. I one tutaj wzbogacają jakby to wyposażenie druhów, które jest wyposażeniem niezbędnym przy akcjach ratowniczych. I tu chcę powiedzieć, że no dosyć skutecznie w latach poprzednich zabiegaliśmy o różne środki dotacyjne. No i dzięki temu z różnych w ogóle projektów i w ramach programu rozwoju obszarów w ogóle wiejskich i małopolskie remizy, to i Bezpieczna Małopolska, to i samochód, i Beko jest w ogóle w rękawicy i naprawdę lifting naszych remiz w ogóle strażackich jest wysokiej w ogóle klasy i także nie mamy się czego w ogóle w tej chwili wstydzić. Ja tutaj cały czas powracam do takiej prezentacji, którą Komenda Powiatowa Straży Pożarnej pokazywała w Radoży, gdzie między innymi była pokazana remiza strażacka w Stryszowie. To tak człowiek się troszkę rumienił i wstydził, że to tak to wygląda. W tej chwili wizerunkowo nie mamy się czego w ogóle wstydzić. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego duchom strażakom i ich rodzinom, bo na rozwijanie pasji musi być w ogóle przyzwolenie. I to w Waszym przypadku ma miejsce. Dziękuję bardzo. W imieniu OSP Rękawica, jak i wszystkich tych jednostek z całej gminy pragnę podziękować za ten sprzęt. Myślę, że obdarzyliście nas zaufaniem, że będziemy pracować na tym sprzęcie dobrze. Mamy doświadczenie, jesteśmy na to przygotowani. Niejednokrotnie już udowadnialiśmy, że dobrze się sprawujemy i zasłużyliśmy na to. Więc serdecznie jeszcze raz dziękuję i życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku. Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest wręczenie statuetek zasłużone dla gminy Stryszów i dobrodziej gminy. Ja bym proponował zacząć od statuetki, którą będzie wręczał i którą nadaje Pan Wójt, to jest dobrodziej gminy. Statuetka dobrodziej gminy na naszym roku jest dla prezesa kamieniołomu Barwałt Tomasza Kasprzyka. Tu chcę tylko powiedzieć, że kamieniołom Barwałt, czyli zarząd, łącznie w ogóle z prezesem, są sponsorami wielu imprez kulturalnych, sportowych, piknikowych na terenie gminy. I w bieżącym roku kamieniołom był sponsorem w ogóle strategicznym pikniku. No o kwotach tu nie będziemy mówić, chyba że prezes w ogóle... Nie mówimy o kwotach. W każdym razie była to dosyć znacząca suma. Niezależnie od sponsorowania mecenata nad tymi imprezami, chcę powiedzieć, że współpraca moja, współpraca samorządu w ogóle gminnego z kamieniołomem jest tutaj bardzo dobra. Odzwierciedla się to poprzez różne darowizny tych materiałów, które pochodzą z kamieniołomu, czyli kamień budowlany, tutaj klince, tłucznie, w ogóle pozasortowe, w ogóle także tych darowizn w ogóle w ciągu roku jest dosyć sporo i one pomniejszają powiedzmy wartość zadań drogowych, na które byśmy musieli wyłożyć własne w ogóle środki. Jest to naprawdę w ogóle współpraca od wielu lat, w ogóle dobra i święcie w ogóle wierzę, że tak będzie w latach dla nas. Życzę w ogóle dużo zdrowia, dobrych interesów kamieniołomu,
No i tutaj wszystkiego najlepszego w życiu i osobistym, i zawodowym, a także przekazania, powiedzmy, podziękowań dla całego zarządu. Tu Rafał, w ogóle wiceprezes, w ogóle słyszy w ogóle te podziękowania. No i jak i poprzedniemu prezesowi, który jest tatą Tomka, czyli Stanisławowi. Wszystkiego najlepszego. Sądzę, że na poprzednim miejscu, na kartce, gdzieś tam będzie stał. Stała kartka. Ja chciałem również podziękować, bo współpraca ze strony gminy jest również dobra. Zawsze możemy liczyć na przychylność, na pomoc, na radę czasami. Ale tak jak zawsze to powtarzam, ponieważ nasza działalność nie jest działalnością taką, która nie wpływa na ludzi. To jest działalność uciążliwa. Są te transporty, jest ten hałas, zapylenie. Dlatego musimy to jakoś rekompensować i będziemy to zawsze rekompensować w społeczności lokalnej, w miejscu, gdzie działamy. I taka pomoc właśnie w postaci materiałów, która jest dla nas najbardziej naturalna, oraz sponsoringu wydarzeń kulturalnych, czy sportowych, czy klubów w okolicy, po prostu mieści się w tym, jak rozumiemy swoje miejsce tutaj na terenie, gdzie działamy. I chciałem powiedzieć, że to na pewno będzie kontynuowane i liczę na dalszą dobrą współpracę z władzami gminy i mieszkańcami. Ja tutaj jeszcze chciałem dodać, że liczyłem na to, że uda nam się przejąć kamieniołom, który jest na terenie powiatu wadowickiego, i wtedy opłaty eksploatacyjne byłyby wpłacane do naszego budżetu, a nie gdzie indziej. No niestety, to jest, z Wadowicami się ciężko dogadać. Droga przez mękę. Powtarzam jeszcze raz. Bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak również, a przede wszystkim myślę w imieniu mieszkańców. A mam takie krótkie pytanie, bo pojawiły się takie pogłoski, że kamieniołom będzie kończył eksploatację, że złoże się kończy. Czy jest w tym coś prawdy, czy nie? Jak powiedział Marek, plotki o mojej śmierci są przedwczesne. jeszcze troszkę tutaj będziemy. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję nagrodę. Szanowni Państwo, przechodzimy do wręczenia statuetek zasłużonych dla gminy Stryszów. Do kapituły, której mam zaszczyt być przewodniczącym, wpłynęły 3 wnioski. To już radni wiedzą. Wszystkie 3 wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane. Wszystkie 3 wnioski również zyskały pozytywną akceptację Rady Gminy. I teraz odczytam fragment uchwały o numerze 25/161/09 z dnia 30 listopada 2009 roku, która dotyczy właśnie tytułu zasłużony dla gminy Stryszów. Tutaj rozdział 3 mówi w paragrafie 9. Tytuł zasłużony dla gminy Stryszów jest wyrazem wyróżnienia i uznania. Nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju gminy mieszkańcom gminy oraz innym osobom, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które za swoją działalność zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się dla gminy, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć. Myślę, że nic więcej niż ta uchwała nie należałoby dodawać, bo cóż więcej dodać? I wydaje mi się, że te 3 osoby, które w tym roku nagradzamy, spełniają w zasadzie wszystkie kryteria niniejszej uchwały. Także bardzo serdecznie wszystkim Państwu gratuluję, a teraz pogratulujemy Państwu każdemu z osobno. Jako że jest jedna kobieta między nagrodzonymi, poprosimy jako pierwszą panią Marię Studnicką. Ja tutaj chciałem dodać, że laudacje poszczególnych kandydatów, którzy otrzymali tytuł zasłużony dla gminy Stryszów, były odczytane czy omówione na poprzedniej sesji Rady Gminy. Cóż w ogóle tutaj dodać? W ogóle? Kobieta, legenda, guru samorządu wójtowskiego. Bez Marysi
niewiele by się tutaj działo. Tak z reguły bywa, że powiedzmy królowa skarbu w ogóle gminy jest bardzo ważną w ogóle osobą, powiedzmy prawą w ogóle ręką i tutaj przez te 27 lat mojej pracy w ogóle w tej gminie ściśle współpracowaliśmy. Marysia ma tutaj jeszcze powiedzmy kilka latek doświadczenia wcześniejsze, ale to były terenowe organy administracji państwowej w ogóle wtedy, to jakby w innym ustroju jeszcze, ale później następne te lata to naprawdę były lata udane, raz bardzo dobre, raz trochę gorsze, ale ta wspólna działalność wpływała na zmianę wizerunku, na zmianę gminy. Także wszystkiego najlepszego, też niech taka płytka będzie na czołowym miejscu w ogóle w domu i nie przypomina w ogóle tutaj o gminie Bezstryszów. Dziękuję bardzo. I o samorządzie, którego powiedzmy prawa są w ogóle dosyć ograniczane w ogóle w tej chwili przy różnych ustawach. Wójt gminy Stryszów, Rada Gminy w Stryszowie, niniejszym mamy honor i zaszczyt ogłosić, że szanowna pani Maria Studnicka otrzymuje tytuł zasłużona dla gminy Stryszów za niestrudzoną oraz kompetentną pracę samorządową, a także społeczną na rzecz dynamicznego i wszechstronnego rozwoju małej ojczyzny gminy Stryszów. To wydaje się może podsumowanie wielu, wielu lat pracy, natomiast my, samorządowcy i mieszkańcy gminy, przede wszystkim Stronia, dobrze wiemy, że to nie jest koniec pani pracy i prawda, liczymy na dalsze zaangażowanie i pomoc na każdym możliwym szczeblu. Bardzo serdecznie pani gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Legitymacja zasłużona dla gminy Stryszów. Ta legitymacja, tu zdjęcie sobie należy wkleić. Ona upoważnia do wchodzenia na sesję i nikt wtedy nie legitymuje. Raz, a po drugie na imprezy kulturalne, sportowe i inne. Jeżeli będziesz miała ochotę kibicować, to z taką legitymacją można na wszelkie imprezy inne się dostać. Dziękuję bardzo. To. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, może ja do widzenia. Bardzo serdecznie dziękuję wnioskodawcom za to, że pomyśleli o mnie. Dziękuję bardzo serdecznie panu przewodniczącemu i całej Radzie za to, że zechcieliście dostrzec pracę osoby, która w zasadzie sprawowała i piastowała stanowisko skarbnika gminy od samego początku samorządu, czy od roku 90. Ale tak naprawdę zawsze we mnie drzemie duch samorządowca, społecznika. Czyniłam to o wiele wcześniej przez wszystkie swoje lata i myślę, że dopóki mi sił starczy, to na rzecz tego środowiska postaram się pracować, bo po prostu ludziom trzeba pomagać. Jeżeli człowiek jakieś predyspozycje ma, to po prostu powinien służyć innym i ja bym bardzo chciała służyć innym, jeżeli to tylko po prostu będzie możliwe i zdrowie mi na to pozwoli. I bardzo serdecznie dziękuję za uznanie mnie po prostu w taki piękny sposób. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowna pani skarbnik, ja właśnie w imieniu środowiska kobiet gminy Stryszów reprezentuję tutaj Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich z Łękawicy, ale wszystkie stowarzyszenia kobiece otrzymały od pani ogromną pomoc w swojej działalności. Proszę te kwiaty przyjąć w takiej formie, pewnie tylko na papierze, ale to będzie pamiątka od kobiet gminy Stryszów i proszę do nas wracać i pomagać nam dalej. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej komisji i z wszystkim po prostu kołom gospodyń wiejskich za uznanie, za docenienie. Serdecznie dzięki. Proszę o przekazanie moich podziękowań na ręce pani przewodniczącej, ale swoim członkom. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. To miała być niespodzianka. To dzisiaj mieliśmy się spotkać pierwszy raz i to miała być dla pani niespodzianka, ta statuetka, ale z racji tego, że na jednej sesji była pani potrzebna, po prostu musiałem panią zaprosić i pani już wiedziała, że tą nagrodę dostanie. Troszkę niespodzianka nie wyszła, ale myślę, że... Ale wyszła, proszę państwa, wyszła, bo naprawdę to ogromnie miłe i tak naprawdę, no cóż, to świadczy
to jest dowartościowanie ogromne człowieka. I ja czuję się bardzo dowartościowana przez pana wójta, pana przewodniczącego i całą Wysoką Radę. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Skoro już mieliśmy gościa ze Stronia, skoro już stoimy, zapraszam do nas pana Jana Gęba. Myślę, że człowieka nie trzeba przedstawiać. Wszyscy wiedzą w całej gminie, kogo by nie zapytać, kto to jest Jan Gębala. I działalność, myślę, też nie budzi jakichś kontrowersji, jeżeli chodzi o dobro całej gminy. Wójt gminy Stryszów, Rada gminy w Stryszowie, niniejszy mamy honor i zaszczyt ogłosić, że szanowny pan Jan Gębala otrzymuje tytuł Zasłużony dla gminy Stryszów za niestrudzoną wieloletnią działalność na niwie samorządowej, edukacyjnej, społecznej, sportowej na rzecz wszechstronnego rozwoju małej ojczyzny gminy Stryszów. Panie Janie, nasze gratulacje. Lawacja jest bardzo rozbudowana z wyszczególnieniem odznaczeń, medali. Ja chciałem w ogóle dodać społeczny pasjonat, autor wielu działań proinwestycyjnych na terenie gminy, współtwórca sukcesów sportowych swoich uczniów, współtwórca mistrzów Polski w turnieju BRD i osiągnięć na arenie międzynarodowej, no i społecznik na arenie samorządu gminnego, jak i samorządu powiatowego. Jan Gębala to jest popularne nazwisko na terenie gminy Stryszów. To co najmniej kilku Janków jest, ale to jest najbardziej w ogóle znany z wszystkich Janów Gębali na terenie gminy. Także Janek, w ogóle wszystkiego najlepszego. Dyrektorze, przewodniczący rady, w ogóle tutaj wiele, wiele innych w ogóle funkcji. Ta statuetka niech będzie wyrazem uznania za to, co robiłeś i co robisz na rzecz gminy Stryszów. Szanowni Państwo, z racji bycia samorządowcem, a jestem nim od roku 1988, czyli w przyszłym roku to będzie dokładnie 30 lat, było mi dane przeżyć wiele sesji na terenie gminy Stryszów. Tam dla mnie jest tylko najmniejsza. Najważniejsza. Czuję się naprawdę niezwykle wyróżniony, zauważony, doceniony. Za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, taka statuetka to prestiż, to szczególny rodzaj zapłaty. Życzę tyle noc, ile w ludzkiej pamięci. Życzę wszystkim społecznikom, życzę wszystkim samorządowcom, żebyście wokół siebie mieli ludzi zawsze takich, którzy potrafią docenić Waszą pracę. Życzę Wam tego, żebyście się wzajemnie też potrafili szanować. Ja przez wiele kadencji byłem radnym gminy Stryszów i miłe to jest, że po latach, jak spotykam radnych, wymieniamy ukłony, nie mamy do siebie uprzedzeń. No, człowiek jest jak świeca. Sam się, wiecie, jak wygląda świeca, sama się wypala, a innym przyświeca. Wy sobie macie pasję, macie charyzmę. Działacie nie tylko dla swoich rodzin, działacie dla innych i tu należy Wam się wielki szacunek. Ja dziś z tym się spotkałem i za te słowa uznania, za ten szacunek, za okazaną wdzięczność w postaci tej statuetki bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wiem, że one są zobowiązane. Deklaruję się, że na miarę swoich sił, zdrowia, możliwości będę starał się dalej służyć gminie Stryszów. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, z którymi miałem okazję spotkać się na terenie gminy Stryszów. Szczególnie te dwa lata są bardzo owocne, ostatnie dwa lata. W ubiegłym roku to Wy Państwo przeznaczyliście na inwestycje powiatowe 280 tysięcy, obłożone 280 tysięcy.
Tak, w tym roku, 2017. Na rok 2018 założyliście kwotę 150 tysięcy. To pięknie się przekłada. To w ten sposób można pomnażać majątek powiatu. W tym roku myślę, że przełoży się i spełni się wasze oczekiwanie. Oczekiwanie wszystkich radnych, żeby w każdej wiosce jakiś kawałek chodnika zrobić. Tak myślę, że dzięki waszym 150 tysiącom, które zarezerwowaliście w budżecie gminy i powiatowi, który zarezerwował kwotę 350 tysięcy na chodniki, uda się w każdej wiosce, no, za wyjątkiem Dąbrówki, ale jest 5 wiosek po 100 tysięcy przeznaczyć. I to jest realne. Powiat jest po uchwaleniu budżetu. Uchwaliliśmy budżet 21 grudnia. Na klucz przeznaczono 7 335 000. Z tego na gminę Stryszów przypadło 500 tysięcy. Oprócz tego 2 miliony jest na remonty cząstkowe. Z tego, no, po ostatnich ustaleniach troszkę nam obniżono, nie 700, ale 600 metrów wykonamy nawierzchni, takiej nawierzchni, remonty cząstkowe, to taka uproszczona inwestycja. To tam praktycznie idzie tylko walec, idzie rozsielacz, nie robi się już dojazdów, ale to jest najtańsza forma budowy dróg. Za te 2 miliony powiat ma nadzieję, że wybuduje i wzbogaci się w roku 2018 o 10 km dróg bieżących, bo tu przy niewielkich nakładach efekty są bardzo duże. Zakładając, że te 2 miliony, za te 2 miliony płacimy praktycznie tylko za masę. Masa to na masę to 210, orientacyjnie 210 zł. Biorąc pod uwagę, że szerokość drogi przeciętna 6 metrów, grubość 6 cm, więc takie efekty prawdopodobnie w tym wyborczym roku powinny mieć miejsce. Szanowni Państwo, kończąc, no, za nami magiczne święta Bożego Narodzenia, ale przed nami, Szanowni Państwo, Sylwester, więc życzę najpierw Sylwestra szampańskiego, później szczęśliwego roku 2018, sukcesu wyborczego, zdrowia w tym przyszłym roku. I zakończę taką maksymą. Niech taneczny lekki rok będzie z wami cały rok. Niech prowadzi was bez stresu, od sukcesu do sukcesu. Serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, trzecią osobą, która otrzyma tytuł, jest człowiek orkiestra z Dąbrówki. Zapraszam pana Tadeusza Szkuta. Jest w tym roku ma akurat ten dobry układ, że z całą trójką miałem i mam możliwość współpracy. I jest to naprawdę z czego jestem dumny i akurat bardzo sobie tą współpracę z każdym z was cenię. Wójt gminy Stryszów, Rada Gminy w Stryszowie. Niniejszym mamy zaszczyt ogłosić, że szanowny pan Tadeusz Szkut otrzymuje tytuł zasłużony dla gminy Stryszów. Za niestrudzoną wieloletnią działalność samorządową i społeczną na rzecz wszechstronnego rozwoju małej ojczyzny gminy Stryszów, a szczególnie sołectwa Dąbrówka. Bardzo serdecznie w imieniu całej Rady panu gratuluję. Pan Tadeusz, jak już się zapala do jakiejś roboty, to naprawdę aż radość, aż serce rośnie, jak się tego człowieka ogląda, bo tu nie ma, że czegoś się nie da zorganizować, że czegoś się nie da. Zabiera się, pakuje w auto, jedzie, załatwia. Długo by na ten temat mówić, kto pana Tadeusza zna, może tylko i wyłącznie potwierdzić moje słowa. Także bardzo serdecznie gratuluję. Jest mi niezmiernie miło, że akurat ja mogę wręczyć panu ten dyplom. Proszę panie wójcie. Wieloletni członek Rady Sołeckiej, wieloletni sołtys, artysta, najmłodszy w Teatrze Młody, tutaj stryszowskim, czołowy aktor, dodatkowo czołowy pieśniarz,
i kalwaryjski, i w klubie w ogóle seniora. Także Tadeusz, w dalszym ciągu tej twojej pracy na niwie w ogóle społecznej i kulturalnej życzę ci, tak żebyś miał w ogóle dużo sił, dużo w ogóle zdrowia. No i powiedzmy, żebyś jak najwięcej się wkurzał, bo tak jak się wkurzy, to sam w ogóle powiedzmy sprząta, kopie rowy i tak dalej, a tam na zalewę w ogóle trzeba pozbierać te śmieci. Tak, chciałem to. Dziękuję. To w ogóle najlepsze. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie. Ja bym prosił, żeby wszyscy... Jeszcze mam raz tutaj coś powiedzieć, panu Polskiego. Serdecznie dziękuję kapitule za przyznanie mi statuetki zasłony dla gminy Styszów. Dziękuję za... docenili moją wielką pracę w sołectwie Dąbrówka. Dziękuję radnym, dziękuję koledze Taladze za wysunięcie mojej kandydatury i serdecznie wszystkim wam dziękuję. Panu przewodniczącym i panu wójtowi. Dziękuję. Fajne. Jak tutaj się pięknie ułożyło na tym zdjęciu przewodniczący Rady Powiatu do Grodzie Gminy, jak to połączymy przy tej budowie chodników, proszę, że ten materiał nie jest tak do przodu. Ale się troszkę naciągnął. Mieszkaniec Tyszowa. Dzień dobry państwu. Chciałem przede wszystkim, korzystając z okazji, złożyć radu przewodniczącemu gościom wszystkiego najlepszego w nowym roku. Kiedyś byłem radnym, przez wiele kadencji różne rzeczy robiliśmy. Dzisiaj mam przyjemność nagrodzić, jakby honorować pana wójta, bo prawie 30 lat temu podjęliśmy się tutaj wernieckiego pomysłu zorganizowania Mistrzostw Świata. Tylko tyle, że były telewizje francuskie, niemieckie, angielskie, z Japonii robiono przekaz i było tutaj według że tak powiem, statystyk, 60 tysięcy ludzi. To była wielka promocja Styszowa. Ja teraz zajmuję się sportem. Moi zawodnicy zdobyli kilka tytułów, 10 tytułów mistrzów Polski w tym roku. I myślę, że panu wójtowi taką koszulkę. Dla kolarza koszulka mistrza Polski to jest takie insygnium, który ma jeździć cały rok. My jeździmy w długich rękawach, a tu nam dali krótkie. I te 8 tytułów mistrza Polski, bo postanowiłem przekazać ludziom, z którymi współpracowałem. To tutaj widzę te osoby, z którymi współpracowałem. Widzę pana prowodnika, widzę panią Krysię, widzę panią księgową. Oni wszyscy pracowali. Niektórzy jeszcze może byliście małymi dziećmi. Od strażaków też wielkie dostaliśmy wsparcie, co niektórzy tutaj zachodzili w głowę. Piękne te bryczki przewoziły zwycięstwo. Dziękujcie. Na pana ręce tutaj składam to, coś takiego. To za tyle lat pracy naszej wspólnej. Twarzy. Dziękuję. No, także myślę, że jeszcze coś zorganizuję. Aczkolwiek jak przeglądam te stare programy, to wiele osób, może i rodziców waszych, było zaangażowanych w to. Wielkie sprzątanie Stryszowa. Do Stryszowa przyjechali zawodnicy, powiedzieli, żeby krótko powiedział. Powiem krótko. Do Stryszowa przyjechali ludzie z eliminacji poprzedniej z Innsbrucka. Pytali się, czy tutaj trzeba kupić jedzenie, czy trzeba... Myśleli, że tu małpy gonią po ulicach. Byli zachwyceni. Był tu burmistrz Barcelony. Był tu szef japońskiej policji, generał Yashita. Wiele, wiele innych. Był wojewoda. I to też nam otworzyło pewną drogę w Urzędzie Wojewódzkim do rozbudowy szkół, bo tak byśmy tych sal nie rozbudowali, ale to był jakiś... Jan Gębala też nam mocno pomagał. Także, że powiem tylko jedno, że my mamy, bo tak trzeba by się z tym też poszczycić i pochwalić. Z naszej gminy pochodzi człowiek, który ma trzy tęczowe koszulki mistrza świata. Kiedyś się Szurkowski denerwował, jak Ryszkowi mówiłem, mówi, junior się nie liczy. Jak zobaczył, jak wygrywaliśmy w Stanach Zjednoczonych, gdzie 90 zawodników i polska ekipa zajęła mistrzostwo świata i Rafał został mistrzem świata, no to wszystkim szczęki trochę opadły.
W tym roku, może się pochwalę, moi zawodnicy zdobyli 10 tytułów mistrza Polski i się okazało, że nie ma klasyfikacji klubowej na 600 klubów kolarskich w Polsce, bo bym wygrał po prostu. Dziękuję Państwu bardzo, to tylko tyle i Panu Wójtowi. Myślę, że tu jest taki mały torek przeze mnie zbudowany. Jakbyście łaskawszym okiem popatrzyli, jakby to wyasfaltować, to tutaj dzieci mogłyby jeździć również na wrotkach, na rolkach, na deskorolkach. Tu Marian Wieczorek pozwolił zrobić tam koło tego naszego śmietnika, który pewnie zlikwidujemy niedługo. Także myślę, że to niewielkim nakładem można by asfalt na tym zrobić. Tu kiedyś przyjechali jacyś uczeni z Politechniki, gdzie robili na tej maszynie jakieś pomiary. Tośmy sami zrobili. No i to tak, tak tutaj. To jest dobra wizytówka Streszowa. Przez sport można się promować. Tak jak mówię, 60 tysięcy ludzi, jest dużo relacji różnych jeszcze z telewizji, można film nakręcić. A dobrze byłoby zrobić taką tabliczkę, że tutaj kiedyś staraniem działaczy streszowskich odbyły się 3 razy Mistrzostwa Świata i 1 raz Puchar Świata. Dziękuję Państwu bardzo, życzę wszystkim. Ja dziękuję. Dziękuję. Koszulkę i chcę powiedzieć, że ja się pojawiłem na ziemi mazowieckiej, w zasadzie zamieszkałem pod koniec lat 80. To tak prawdę mówiąc nie wiedziałem, gdzie ten Stryszów jest i większość osób nie wiedziało, jak do Stryszowa nawet dojechać. Moja w ogóle pierwsza podróż do Kalwarii, akurat pomyliłem autobusy, pisało Kalwaria, więc pojechałem przez Stryszów. I to były słynne przegubowce PKS-u, jechało się bardzo długo w ogóle do Kalwarii. No i później, już jak zacząłem pracować w gminie w ogóle Stryszów, to imprezy w ogóle sportowe, które były, o których Andrzej mówił, no trzykrotne eliminacje Mistrzostw w ogóle Świata w takiej maleńkiej gminie, gdzie przyjeżdża elita sportu cyklotrialowego i trialowego i od strony organizacyjnej w ogóle wszystko było ocenione na bardzo wysokim poziomie. Tu chcę w ogóle powiedzieć, to wtedy jeszcze w Stryszowie było tylko kilka telefonów, więc żeby zorganizować w ogóle łączność, to te rozmowy w ogóle tutaj z wojskiem i z telekomunikacją to spowodowały, że faktycznie nie mieliśmy się czego w ogóle wstydzić. A sama oprawa w ogóle tych imprez to była na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście to jest w ogóle w naszym stopniu... byłeś ty. No, byłem wtedy wiceprezesem akurat klubu w ogóle sportowego, ale to rozsławiało i promowało w ogóle tą gminę. I tutaj za sukcesami i mistrza świata Rafała Kumorowskiego i wielu innych zawodników no, stoi w ogóle Andrzej, stoi zarząd w ogóle klubu. I ze swej strony życzę, aby tej pasji sportowca, tego przewodnika, zawodników było w tobie bardzo dużo, a zawodnicy osiągali sukcesy na arenie i krajowej, i międzynarodowej, na arenie światowej. Także dziękuję.